Dzisiaj zawody federowe organizowane przez Michała, przez kapitanat. Będzie dzisiaj grubo? Będzie grubo. Będą grube ryby, będą grube wyniki. Ryby, ryby, ryby. Tu reszta ekipy. Chyba wszyscy już są, co mieli być. Moje mordeczki. Daniel i Kuba. Maciek, bajowe nastawienie? Zajebiste. Trochę dziwnie, 16-17, czyli do 16 robimy pierwszy sektor, albo do 17 robimy pierwszy sektor, potem będzie drugi sektor. Taka uwaga mała, stanowiska 27 i 31, jak ktoś wylosuje, to powtarza. Bo to są krzaki, już nie będziemy teraz numerku wyciągać. 27 i 31, mamy trochę zapas miejsc, więc te dwa miejsca wykluczymy. I powyżej 30, od 36 do końca też powtarzamy losowanie. Mam po prostu 40 numerków, jest 36 zawodników, czyli do 35. Wrzuciłeś już te... Tak, nie będę teraz wyciągał. Czyli 27 i 31 odpada i od 36 do 40 też odpada. Losujemy. Będziemy losować, aha, mówimy na jedną wędkę. Łowimy tylko na kukurydzę i makaron, bez żadnych rybaków. Taka niespodzianka na koniec. Na banana. Zaczynamy o 8.30, dołowimy do 15. I na końcu zbiórka. Jedynka sektorowa 450, dwójka 250, trójka 125. Tak, żeby było tyle wyrzutu spisowego. Będziemy losować wedle zapisów. 35. No ładnie. I co, Kuba, który numerek? 13, może będzie szczęśliwy. Odwiedził mnie pan Maciek, tata Andrzeja i Damiana, tak zwany dziadzia. Śląsk Wrocław. I z kolegą. I obok ekipa z Sobótki. Witamy. Ja wylosowałem stanowisko trzecie. Czyli będziesz nęcił Rafałowi? Będę nęcił Rafałowi i jedyneczkę wylosował siwy. Zobaczymy, co to dzisiaj będzie. Ogólnie pogoda na razie fajna, wszyscy zadowoleni, a Maciek idzie na zwiady. Jak tam Maciej? Które miejsce? Które stanowisko? Stanowisko 34, otwierak. No. Wszyscy myślą, że będzie dobrze, ale przede mną tam są ludzie łowią i to taki jest otwierak tak nie do końca. W każdym razie ustawiam dwa dystanse. Jeden 35 metrów, drugi 50. Wczoraj tu pływałem, trochę przesądowałem. Trzeba walczyć do końca. Trzeba walczyć do końca, dopiero zaczynamy walczyć. Dopiero nęcenie. Tu siedzi Daniel. Siema, Daniel. Siema. Jak tam? Zobaczymy. Na razie początki, nie? Siema. Nie? I zaraz do akcji. I zaraz grube działanie. O, co to będzie z tego? Pogoda jest zajebista. Ale żeby ryba skubała. Przyczajony tygrys. Tutaj Robert na czwartym stanowisku. Chwila łowienia. I która to twoja już wymiarowa była? Trzecia. Trzecia wymiarowa. Uważaj tam. No. Jak tam idzie? Pomaleńku. Pomaleńku do przodu. Tak, jest. Małe byczki są. Nie byczki, ale leszczyk. Ile masz w siatce? Nie ma nic. To po co ci siatka? Siatka. Stoi, bo jest. Ogrodzenie trzeba mieć swoje, nie? Tak jest. Gdzieś tam jest Maciek. A ile w siatce wymiarowych? Dwie na razie, takie 30. No, takie na styk, no. No dobrze, wszyscy mają powoli to samo, także. Tak dużo czasu jest, nie? Jeszcze jest kupa czasu. Siema. Siema. Jak tam? Na razie kiepsko. Coś w siatce? Jedna tylko. No, nie ma co się stresować, jeszcze jest kupa czasu. Jak idzie? No,
Szału nie ma. A Bartek? Bartek jedna. I same skalarytmy niewymiarowe. No, tak samo tutaj, nie? A razie nic nie ma większego. Zobaczymy dalej, co to będzie. Jest i nasz medialny Maciej. Jak tam, Macieju? Jak idzie? No na razie trzy, ale małe, nie to siatki. Takie po 15 cm. No, ale to na razie nie masz co się przejmować, wiesz? No tak po jednej, po dwie widzę, wszyscy mają. Ale takie coś większe... Wymiarowe, dwudziestki po prostu. Dwudziestki, no. Nic takiego większego tam nie było. No zobaczymy zaraz, jeszcze do 10 czekam. Zmieniam dystans na dłuższy. Zobaczymy, co będzie na dłuższym dystansie. No i powodzenia. Jest rybka jakaś. Jedną dopiero mam w siatce, dwa niewymiarowe były. A nie wiem, czy się nie spięła. Albo taka wielka. No, taki już. Fajny. Taki. Także dwa w siatce. Ciśnienie jest lekkie. Raz pada, raz nie pada. Jak tam u ciebie? Co w siatce? Trzy rybki. Powyżej 25 centów. I obecnie nawet ochotkę mam chyba haczyku i nic kompletnie nie bierze. Na czerwone bierze. Na białe kompletnie nic. Nie? No, spoko. Jest i siwy, jak tam siwy? Na początek był z klepakami takie 15 cm, dwa odłowiłem, dwie sztuki. Później złowiłem trzy takie do siatki, bo 20 cm liczymy. I teraz mam 5 odłowiłem z rzędu. Takich 23 cm mniej, więc około 10 ryb mam w siatce. No, to dobry wynik. Jak tutaj na średnią taką przechodziłem, to, no mam, to dobry wynik. Mam otworek, tak? Więc otworek też zobowiązuje, ale jak nie połowię, to będzie lipa, nie? No i spoko. No, ale w porządku. W porządku. Jestem na razie zadowolony, brakuje bonusa, ale może jeszcze przyjdzie. No i dobra, spoko. Dzięki. Jest jeden, 5 leszek. Ale k***a ryba mi poszła w pizdu. No weź pożycz krętlik. Może zagrawką? Może, nie, bez. Zwykły krętlik. Ja przecież serio? Nie, serio? Nie, no żartujesz. Nie, no co ty, nie chcę. Chyba tamta była ładna. Z 2 kilo. No i wagę już zrobiłeś. Powiedz mi, że nawet nie było brania widać. Wijałem. No piękny. Bardzo ładny. Za śnióbkę. Po sportowemu. Końcówka już nie mam prawie nic. Czerwone robaki posiekane. I lądujemy już po wyraku. Cyk. Pięty haczyk, to mi się nie chciało wymieniać na normalny. To trzy ryby zgiąłem. No bo po co? Teraz jak już łowię normalnie, to nie ma brań. Bartek. Co? Kto wygra dzisiaj zawody? No siwy. Tak, numer 2. Rafał Lisowski, numer 2. I 7 kilo. Z siatką. No. No to właśnie tak mam. 70. Bartek! Złowiłem, podsumowując moje dzisiejsze wędkowanie na tych zawodach, złowiłem 4200.
Na razie nie wiem, które to jest w ogóle miejsce, bo jak wiecie, byłem na trzecim stanowisku, czyli przy początku. Spadło mi parę ryb. Najbardziej żałuję, w pierwszej chyba godzinie miałem taką dwójeczkę pod samym brzegiem, gdzie z 5 metrów od brzegu poszła. No i już nie liczę tych paru mniejszych, może z 5-6, przez własne zaniedbanie, przez krzywy haczy, którego bym się nie chciało po prostu. Zresztą bez sensu się tłumaczyć, tak czy siak. Moim zdaniem, patrząc na wyniki tutaj na razie 4-5 miejsc, no to daje mi, no, zamykający, czyli siwy, złapał 4300. Ja na trzecim miejscu złowiłem 4200. Myślę, że zabrakło po prostu trochę szczęścia. Trzeba było łowić na po prostu na białe robaki, na grubo, a jak przestawały brać, trzeba było dokładać po prostu ochotkę. Dodałem tego TTX-a w dużej ilości, czerwonego kastera, no wszystko dzisiaj ładowałem po prostu, żeby coś zrobić, jakiś wynik i punktowo, konsekwentnie na 30 metr cały czas. Uważam, że dałem siebie wszystko, ale mogłem dać ciut więcej, mogło mi się po prostu pofarcić. Co więcej, takie jest wędkarstwo, taki jest ten sport. I pamiętajcie, tylko czyste wędkarstwo. Jeszcze coś nagram na koniec. No myślę, że tutaj zwycięstwo przypadnie Tomkowi Mołdawiakowi, ale zobaczymy. Waga idzie cały czas do przodu. A ja się powoli zwijam. Na koniec jeszcze coś nagram. Smutna historia. Za błędy się płaci. Wykrzywiony haczyk już miałem od 2-3 ryb. Oczywiście zbagatelizowałem. Poszła dwójeczka taka lekko. Byłoby poszło 6 kilo, nie byłoby o czym dyskutować. Ale można gdybać, po prostu, żeby było mało, to jeszcze gdzieś w połowie wędkowania też mi za 2-3 spadły, takie po pół kilo, także było spokojnie do zrobienia, około 6-7 kilo. Maciuś, a ty jak tam? Ja ty jak gdyby kilogram, to będzie dobrze. 4 ryby. Kurwa, no już zapiszę, bo. Boki podobno nie łowiły w ogóle, łowił środek. Może Michał, tak, powiesz coś? Tak, i prezes łowił też. Może coś powiesz? Zawody w bardzo dobrej koleżeńskiej atmosferze. Ryby były, ryby brały. Piękne wyniki, piękne ryby. Wyniki za chwilkę. Okej. Okay. Kto na czele stawki? A poczekajmy jeszcze chwilkę. Dobra. W drugim sektorze. 2,25 kg deko. 2,02 kg. 0,2, no. Po jedna? Duża? Jedna. No jedna, taka plus dwa. Dobra, możemy? Drogie panie i panowie, przechodzimy do ogłoszenia wyników. Bardzo dziękuję za sportową rywalizację. Pogoda dopisała, ryby super. Też. Ja tam nie zmokłem. Tak jak mówię, były dwa sektory. Zaczniemy od tego sektora troszkę słabszego, też wszyscy myśleli, że będzie lepszy. Czyli od sektoru A, od sektora A. Trzecie miejsce. Kolega Paweł Lisowski. Z wynikiem 1,80. Brawo, brat! Jest tym Sobótka. Fota, fota musi być. Brawo Sobótka. Brawo Sobótka, hej! Składką. Gratulacje, bracie. Fotka jest. Drugie miejsce. Kolega Tomasz. Kolega no Artur Kurczyński z wynikiem 19,970. Artur, powiedz do mikrofonu. A, już przepraszam. Ogromne podziękowania dla Arka za produkty. Marek, bardzo wielkie, wielkie dzięki. Brawo za produkty. Był służyć na wrocławskiej ziemi. Zapraszamy częściej. Tak. Pierwsze miejsce. Miarka by mi się podała. No pokaż to. Kolega Tomasz Mołdawiak. Wynik 2380. Ile to nas? No, mamy Tak poszło? No i sektor B. Trzecie miejsce. Kolega Jarosław Skrzydło, wynikiem 22,500. Brawo! Brawo! Dajenie ryby, tak? Drugie miejsce, kolega Piotr Czech. Ogromny brawa dla przyjezdnego.
Brawo, ty! To jedna taka rybka, tak? No, to jedna mała. Proszę bardzo. Masz, ale weźmiesz o nowy. Dzięki wielkie. Zapraszamy również częściej. No i pierwsze miejsce oraz najlepszy wynik całych zawodów, kolega Tomasz Kantler. Brawo, ty. Jesteśmy teraz z Tomkiem, zwycięzcą dzisiejszych zawodów. Powiedz Tomku parę słów odnośnie dzisiejszego łowienia. Taktyka była prosta. W dniu wczorajszym, tutaj po takiej wizytacji, powiedzmy, ustaliłem sobie taktykę łowienia. Dystans to był do ustalenia w zależności od tego, czy były zaczepy, czy nie, ale ostatecznie został ten 36 metr. Od samego początku grube nęcenie, około 20 szklanek, ziemia, zanęta, dużo robaka, no i sukcesywne później odławianie, konsekwentne. Bardzo liczyła się celność. Myślę, że towar mniej się liczył. To, co na haczyku, ciężko stwierdzić. No, każdy łowił na co innego. Ja dzisiaj łowiłem na dwa grube czerwone. Czy to był klucz do sukcesu? To ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że najistotniejsze w dniu dzisiejszym to było grube podanie, tak żeby tą rybę zatrzymać w łowisku, i precyzja. Precyzja była tutaj z jakiegoś powodu, wydaje mi się, kluczowym elementem. Powiedz, jak padało? Tutaj. Miałeś więcej brań? Coś zauważyłeś? Nie, ja praktycznie od pierwszego rzutu już miałem branie, także... Po prostu weszła ryba i tak, jechałeś. Tak, jak weszła ryba, to już później... Poprzez to nęcenie, w trakcie łowienia też donęcałem jeszcze dwa razy szklanką, także wydaje mi się, że po prostu trzeba było zbudować łowisko i później punktowo w miejsce nęcenia. Super, jeszcze raz gratulacje Tomeszku. Dzięki. I dzięki za wywiad. Dzięki. Krótki. Hej.